Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest piątek. Tak trochę zabrakło ciągłości w tym wszystkim, ale to dlatego, że wczoraj w sumie nic wiele się nie działo. Odpuściłem sobie. Załadowany już, wiozę towar do Grecji. Właśnie będziemy jechać na prom. Cały weekend mam, żeby się dostać. Tak zrobię. Cały weekend mam, żeby się dostać do Grecji i żeby zajechać do Aten. Zostało mi jakieś 700 po lądzie. Łącznie z prom. Prom planuję dzisiaj się wybrać. No, ewentualistycznie jutro, nie? Zobaczymy, co tam będzie na porcie, jak to będzie wyglądało. Dwa dni mam na to. No, ale wolałbym dzisiaj. Ku mojemu rozczarowaniu właśnie byłem we Włoszech na stacji pod prysznic pójść sobie i pani mi powiedziała, że nie, że zamknięty, że tyle, no. Także na razie bez prysznica i jadę dalej, będę czegoś szukał. Was tymczasem zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj trochę widoków z promu i trochę widoków Grecji. I tragiczne temperatury, bo to co tutaj jest, to jest tragedia po prostu. Wczoraj umierałem. A w ten weekend w Grecji będę umierał jeszcze bardziej. A to jest to, o czym wam kiedyś mówiłem. Na temat temperatur i tego, jakie dla mnie są jeszcze akceptowalne. Niskie dosyć. No ale nic. Zaczynamy kolejny odcinek. Pyk! Słuchajcie, nie bardzo wiem, gdzie tu iść po bilet, pierwszy raz jestem, ale nie wygląda to optymistycznie, muszę wam powiedzieć, w ogóle, ale wam pokażę dlaczego. Widzicie to, co się tutaj dzieje? Tam jakie kolejki są. Nie wiem, zaraz zobaczę, czy tam te... Tam są jakieś bramki. Niezły cyrk. Dowiedziałem się na informacji, że generalnie to nie tutaj. Także może tam będzie lepiej. 2 kilometry dalej mam jechać, bo tu jest port osobowy do... Ciao! Do Albanii i do Czarnogóry. Dlatego tutaj tyle tych osobówek stoi, tak jak widzicie. Niezły cyrk. No nic. Miejmy nadzieję, że tam będzie lepiej. Ale że oni się tu nagwiżdżą. Bałem się, że tędy nie można przejechać, ale można. Powiedział mi, że mam jechać 2 km do przodu i tam będzie Blue Building i po lewej stronie będzie check-in. Tam w ogóle w oddali, nie wiem czy to widać, już stoją jakieś promy zacumowane. Nie wiem czy to moje, czy nie. Albania, Kroacja, Grecja, Montenegro. Jedziemy! Znowu jakaś brama, ale chyba nie strzyżona. Niby jest stop, ale nic nie ma, więc jedziemy dalej. Cały Brexit. Ciekawie tu, jeszcze większy burdel niż w Brindisi. Ja myślałem, że w Brindisi jest burdel, ale nie. Nie, absolutnie nie. Brindisi się chowa. Nie wiem, ten duży niebieski building to chyba tutaj. Takie średnio niebieskie, bo to po prostu szyb ma dużo, ale no. Tak wygląda. Teraz tylko trzeba by było gdzieś zaparkować, żeby się iść szczekować. Hef. Tylko gdzie? Tu jest jeszcze jeden niebieski building.
Muszę przyznać, że tu naprawdę jest syf. Porto di Bari, coś tam, coś tam. W poszukiwaniu biletów. Przygoda numer 2. Muszę wam powiedzieć, że w ogóle nie jest fajnie. Wiem, wieje. Shit. Nie wiej. Nie jest w ogóle fajnie, bo ja nawet nie mam miejsca w cieniu. O, jest miejsce w cieniu, idę się przedstawić. Lipa jest taka, że nie ma dzisiaj open decka na promie, dopiero jutro będzie i pytanie w ogóle, czy jutro się załapę na ten prom, bo generalnie jest lipa. A na drugim promie gościu stwierdził, że to jest ciężarówka, to co miałem ostatnio w Grecji, że to jest ciężarówka, a nie ten. I ja mu tłumaczę, że van, że ten, ale swoje. I do mnie, że 440 i że to niemożliwe, żeby płacił mniej, bo najmniej jest 300. Ja mówię, no chyba ty. Boże, tu. Że jadę się schować w cień i mój weekend dzisiaj będzie weekendem portowym. A coś wam pokażę jeszcze, ale się najpierw przeparkuję. Patrzcie, co tu stoi. Anek Ferris. Chyba coś się paliło ostatnio. I tak sobie stoi w porcie, no. Kiedyś go naprawią. O ile w ogóle go naprawią. Jest jeden problem. Czy takiej temperaturze klima mnie będzie ogarniać? Masakra. Słuchajcie, z racji, iż ja sobie siedzę i odcinek montuję, a zachód słońca się zbliża, więc postanowiłem wywleć się z mojej nory i to nieco nagrać. I tak w tym porcie zrobiło się pusto, całkowicie. Pan mi sprzedał wodę, co prawda za 2 euro, ale było to moje zbawienie. A zachód słońca szykuje, tylko nie wiem, czy będzie dobrze widać, stąd nie będzie dobrze widać niestety tego zachodu. Szkoda. Tak wygląda ten budynek, którego ja musiałem szukać, żeby sobie kupić bilety. Tam w środku można kupić bilety. Przyjeżdża się stamtąd, cała sterta ludzi tam generalnie. No nie widać zachodu słońca. Lipa jest. Bo zachód słońca jest tam, a słońce jeszcze jest nad wodą, bo widziałem przed chwilą. No ale dobra, zobaczymy co się da zobaczyć. Jakąś kompilację walniemy. Postanowiłem, że skoro stoi tu tyle naczep i ciężarówek, no to raczej chyba można tu przejść, więc wbijam się na hama i może coś tam zdążę złapać. Why not? Na razie jeszcze mnie nikt nie gania. Za to słońce już chyba zaszło. No, to się pospieszyłem. Całe życie wiecznie spóźniony. Wszędzie, zawsze, całe życie. Tu fajna latarnia jest w ogóle. Takie buty. Widzę beton, na który można wejść. Hehe. No na razie jeszcze nikt na mnie nie krzyczy. Bardzo oszałamiające. No fajnie wygląda to miasto. Zawsze to jakiś taki dla mnie niecodzienny widok. Człowiek wychowany w centralnej Polsce. Ja nawet morze widziałem raz na ruski rok. Bo głównie na wakacje jeździłem albo do Bory Tucholskiej jako dziecko. To o czym wspominałem. Małe bluźnierca. Albo w góry. A to może jeszcze póki byłem dzieckiem i moja ciocia świętej pamięci żyła, która mieszkała w Gdańsku, to ją odwiedzałem. Potem się to ucięło i generalnie lipa. No, także teraz widzę tego morza za całe życie, bo trochę podróżuję jednak tymi promami, jakby na to nie patrzeć. Ktoś tam idzie, ciekawe, czy to jest ktoś, kto będzie mnie gonił, czy po prostu przechodzień, który idzie do ciężarówki. Zaraz się okaże. Pan szedł z telefonem w ręku, tak jakby już chciał zdjęcia robić, więc myślę, że poszedł po prostu w moje ślady. No nic.
Mojego busa stąd widać nawet, o, tam stoi, tam. Stoi, hehe. Ale dobrze, bo w południe i po południu tam jest cień. Więc myślę, że z rana też nie będzie najgorzej. Trzeba zrobić tak jak Darek, więc... nie mogę tak potrafić trzymać tego aparatu. Jak on to nagrywał? Czy on trzymał tak ze statyw? O. Myślę, że nie będzie najgorzej. Nie będzie. Pozdro, Darku. Fajne schody na górę. Słońce zaszło, wracamy do montowania. Nie wiem, czy będzie dobrze widać o tej porze, ale tu macie jeszcze o, ten spalony statek raz jeszcze. Nieźle się tam musiało fajczyć, że jest tak uwędzony. No cóż, szkoda promu. Idę się napić mojej wody za 2 euro. Najlepsza. Witam was wszystkich serdecznie. Przestawił mnie rano gościu, powiedział, że tam jest miejsce dla autobusów i tam nie mogę stać. No i mnie wypierdzielił. Ja muszę się wrócić teraz. Dzisiaj będzie walka, drugi dzień o bilety. Tam widzę, że ciężarówki zjeżdżają, bo prom chyba przypłynął. Tu możecie sobie zobaczyć tego Aneka od drugiej strony. Niby go remontują, ale to tak... Dzień dobry, kolejnego dnia, chociaż wyglądacie cały czas ten sam odcinek. No więc tak, szybka aktualizacja sytuacji. Dowiedziałem się tylko tyle, że w sumie to nie ma biletów, bo pani mi powiedziała na jednym, że oni nie mają tutaj miejsc. Na drugim cena jest na razie z kosmosu. Więc firma zadecydowała, że jakiś tam gościu to ogarnie. Mają tam jakiegoś gościa w Grecji. Zaraz zobaczymy, jak on to ogarnie. I czy w ogóle to ogarnie, bo dzisiaj jest sobota. Grecy w sobotę to generalnie leżą do góry nogami, nie? Czy do góry brzuchem. Nic, wracam do auta. Trochę się paliło. Uo, trolololo. Jaki tu się tłok zrobił. Dorwałem bilet w końcu. Niestety nie szło taniej zorganizować biletu. 430 euro. I żeby tego było mało, to jeszcze trzeba zapłacić coś takiego jak opłatę portową tutaj w Bari, która wynosi 30 euro. Czyli łącznie wyniosło mi to wszystko 460 euro. Masakra, słuchajcie. 1700-1800 zł prawie. No fakt, rząd płynie 9 godzin, ale kurde. Trochę koszt. Idę do auta. I nie wiem, gdzie tam ten prom, muszę namierzyć, gdzie on tam jest, bo prawdopodobnie będę musiał jeszcze wyskoczyć z portu, żeby się zatankować. Bo nie wiem, czy starczy mi paliwa, żeby on sobie tak odpalony chodził całą noc jeszcze. Decyzja zapadła taka, że mam 4 km na stację, więc jadę się dotankować, ponieważ może by mi starczyło. Może by mi starczyło, ale... tutaj przypomniały mi się słowa szefa, że należy, że zawsze należy postępować tak, aby zminimalizować ryzyko. A takie może by mi starczyło, to jest po prostu zwiększanie ryzyka tego, że może pójść coś nie tak.
Ja co prawda mam stację tam w Grecji, zaraz jak zjadę z promu, ale wolę nie ryzykować. Także jedziemy sobie, jedziemy. Tu, tu, tu. I z powrotem na terminalu. Idziemy się meldować. W ogóle ta sytuacja była taka, że na Egipcie nie wolno było, znaczy nie można było, terminal kart nie działał po prostu, no. Musiałem jechać na S 100 km dalej, półtora nawet, że po drodze był przejazd kolejowy, to się nastałem na tym przejeździe, ojej, nastałem się. Teraz jedziemy się wbijać na prom, bo prom odpływa za 2 godziny, nawet za niecałe 2 godziny już, także najwyższa pora. I rozpadało się. Google wczoraj mi mówił, że będzie w Bari padać. I tak mówię, co? Pierdzieli, nie? Ale faktycznie, może nie jest to jakiś ulewny deszcz, ale pada. Zdecydowanie muszę stwierdzić, że większego burdlu niż tutaj to nie widziałem. Naprawdę. A oto tak jak widzicie, to są te takie, no, rajki pomiędzy tymi naczepami, tam stałem gdzieś z tamtej strony. Tam idzie jedna, tu idzie druga tak po bokach, a po środku jadą auta, które na ten prom wjeżdżają, na Venturisa, tam. Nie wiem jak oni to rozwiązują, ale generalnie teraz już nasza rajka się rusza, niby na superfasta. No zobaczymy, zobaczymy. Włoch mnie rozbawił, słuchajcie, jaka akcja. Ale pokażę wam najpierw, jak tutaj promy wyglądają. Generalnie te promy nie są największe jakieś takie. No ten Venturis, w ogóle ile ludzi, to masakra, nie? Ale ten Venturis macie tutaj taki... Ten. A tam macie mojego superfasta. W ogóle niebo jakie się ciemne zrobiło, wow, wow, wow. Ale jedno musicie przyznać, że w momencie, iż gdzie nie ma słońca takiego ostrego i nie ma ostrego światła, obraz wygląda 2 razy lepiej. I to jest fakt. A no i wracając do tematu, nie? Pytam się gościa, komu muszę powiedzieć, że mam zostać na open decku. I on mówi, dobra, wjedź do środka i odezwij się do takiej samej osoby jak ja. Tak samo pięknej. Włosi to są agenci, naprawdę. Genialny widok. Tu byłby piękny timelapse, ale niestety nie mam czasu na to, a szkoda. Wyszedłby genialnie, czuję to. Generalnie spójrzcie, co się stało, nie? Tamci się pochowali, bo przecież tak... Napierdziela deszcz, że nie da się funkcjonować. Ja byłem właśnie im powiedzieć, że ja muszę jechać na górę. On powiedział, że dobra, pojadę na górę. Zobaczymy. Zobaczymy. Podobno mają mnie tam wprowadzić. Zmokłem trochę, bluza cała mokra, nie? Ale mówię, żeby nie było takiej akcji. Jak płynąłem na Korsykę, nie wiem czy pamiętacie, że postawili mnie w ogóle w pizdu na środku promu bez dostępu do prądu, chociaż im mówiłem 10 razy. Więc tutaj stwierdziłem, że pójdę i mu powiem, że muszę iść na upper deck. Na otwarty pokład w sensie. Open deck. Masakra, co tu się dzieje, nie? Skłajcie to! Wichury, deszcze, nie wiem co jeszcze. Normalnie nie czuję, że rymuję. Skumajcie fazę, typo nie może podjechać, bo mu się tylna oś ślizga na podjeździe. A nie widać tego z tej odległości, ale... Normalnie mu się ślizga tylna oś. Bania jak nie wiem. No i znowu nie może podjechać. Zjeżdża na dół. Będzie z rozpędu? Swoją drogą na czepa Rico. Legenda żyje. Legenda żyje. Ja czekam, odstawili mnie na bok, bo powiedziałem, że na górny pokład. W ogóle
Jak widać, rozjaśniło się trochę. Tu gościu też będzie wjeżdżał tyłem. Co on ma za opony, że mu się tak ślizga? Ją, nie wiem. No ale dobra, jak widać, rozjaśniło się trochę. Tak pięknie, o. Ho, ja zmoknięte spodenki musiałem zdjąć, suszą się tutaj. Bluza suszy się tutaj. Przodem go wstawią? Czy jak? A to Bułgar jest. No, przodem go wstawią. Och, och, och! Wjechał! Ale nie bez problemów. Nie wiem, czy słyszycie ten pizg, bo ja go słyszę. No, więc taka sytuacja. Ja się szykuję do wjazdu na prom. Cały czas. Ale jeszcze nie moja pora. Chyba mnie wstawią na samym końcu na ten górny pokład. Podejrzewam, że nawet na tą pochylnię opuszczaną. I razem z nią może mnie podniosą. Nie wiem, jak oni to mają. Co oni mają w planach, nie wiem. Wiem, że jeszcze co chwilę dojeżdżają jakieś ciężarówki, a do odpłynięcia promu zostało jeszcze 20 minut w teorii. Więc no... Najbardziej przewalone to mają ci ludzie, którzy tutaj z buta idą, nie? Na ten prom. Teraz nie pada, ale przed chwilą, no to mówię, mam tak lało, że ja pierdykam. Zaparkowane, jak widać. Ja auto nie gaszę, co będzie śmigać. Podpinałem pod prom tego gościa, no ale... My nie lubimy ryzykować, generalnie. Wolimy zostawiać auto odpalone, bo jest... Gościu się wnerwił na turasa, bo go nie słucha. Ale parkuje. Moje auto zostało obstawione, więc czuję się bezpieczny, mogę iść na pokład. Tylko gdzie? Znalazłem. Jakie burżujstwo, mają ruchome schody na promie. Ale muszę wam powiedzieć, że to co się dzieje na tym promie jest nie do opisania, naprawdę.